Vlogmas dzień 23. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w niedzielny poranek. Nie, już w sumie nie poranek, oszukuję was, jest 13 za 4 minuty. Ja wstałam dzisiaj trochę później, bo wróciłam jakoś po drugiej z imprezy i się obudziłam rano ze strasznym bólem głowy. Uwaga, nie z kacem, nic nie piłam, wczoraj byłam samochodem. Naprawdę. Także sobie leżałam, wzięłam leki rano, zjadłam śniadanie i trochę sobie odpoczywałam, bo czekałam, że po prostu ból głowy mi przyjdzie. Wydaje mi się, że to przez ciśnienie, bo ostatnio miałam jakieś skoki ciśnień właśnie na trzecim tygodniu, drugim, trzecim tygodniu tabletek miesiąc temu. I teraz wydaje mi się, że po prostu jest tak samo, więc sobie odpoczęłam, ale już się czuję dobrze i teraz będę robić taki lunch, drugie śniadanie, bo obiad dzisiaj będę jadła trochę później. Ogólnie u mnie w domu dzisiaj tak pięknie pachnie świętami, bo wczoraj moja mama upiekła szarlotkę, a dzisiaj już sernik. Przed chwilą właśnie jest wyjęty. Zobaczcie, jest już ugotowany barszcz. No i wszystko jest gotowe. Jutro w poniedziałek, ostatni dzień przed Wigilią, przyjeżdża, słuchajcie, już nasz wigilijny gość w tym roku dość skromnie, ale to wszystko już wam opowiem jutro, także jakie plany na dzisiaj też wam opowiem za chwilę, bo teraz robię właśnie drugi śniadanko, lunchek i to będę robić pierwszy raz ciasto francuskie, takie zawijane z serem, szynką i sosikiem czosnkowym, no, także robimy. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. Dobra, jestem wyspana, najedzona, już się dobrze czuję, już mnie głowa nie boli, więc pora zacząć dzień o godzinie, uwaga, 14. Czy się źle z tym czuję? Trochę tak, ale w sumie chyba nie powinnam. To jest, wiecie co, bardzo mylne i często się na tym łapię i jeżeli też tak macie, to uważam, że to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego, ale też takiego fizycznego, bo to ma przepracowanie, ma duży wpływ na organizm, że pamiętajcie, że każdy musi mieć czas na odpoczynek i ja zawsze w takich momentach właśnie jak sobie mówię, ojeju, tak to wstaję codziennie 6-7 rano, w pierwszym vlogmasie o 7 rano już jechałam na siłownię, a dzisiaj jest 14, a ja jeszcze nic nie zrobiłam. Każdy potrzebuje takiego dnia. Ale co wam zaczęłam mówić w kuchni, to to, że jutro przyjeżdża nasz jedyny w tym roku gość wigilijny, czyli moja babcia. Ja, słuchajcie, chyba wam mówiłam, nie mówiłam, ale ja posiadam ogromną rodzinę i u mnie często wigilia jest na kilkadziesiąt osób z racji właśnie liczebności i moich cioć i ich dzieci, więc wiecie, jak mam 6 cioć, a każda ma 2 dzieci, to już się nas robi 18 osób plus jej mężowie, no 24. Więc u mnie normalnie wigilie są takie duże, ale wiecie, co roku raz się jedzie do jednych rodziców, raz do drugich rodziców, raz do jednej siostry, raz do drugiej, więc w tym roku ta rodzina, do której zazwyczaj jeździliśmy na wigilię, pojechała po prostu gdzie indziej i przyjeżdża do nas moja babcia, jedna z babci, druga niestety nie. Więc w tym roku taka skromna wigilia, chociaż w tamtym roku to w ogóle była najskromniejsza, bo byliśmy sami tylko w czwórkę. W tym roku jeszcze żelazowski family plus moja babcia, ale jakby to, wiecie, nie jest ani złe, ani dobre, że jest nas mało czy dużo, bo to nie chodzi o ilość ludzi w święta, tylko o jakość tych ludzi, więc ja się bardzo cieszę, że babcia przyjeżdża, bo słuchajcie, no ja widzę moje babcie raz w roku, czasami rzadziej, czasami się częściej zdarza, ale ogólnie no tą babcią to się bardzo długo już nie widziałam. Z tego względu, że po prostu moje obie babcie mieszkają daleko, my tutaj na Dolnym Śląsku mieszkamy sami, no i tak wyszło. Dobra, także zabieramy się za dzień i właśnie jaki plan dnia na dzisiaj? Czekajcie, muszę się zastanowić. Mam dzisiaj do zrobienia parę rzeczy, ale wydaje mi się, że to zrobię wieczorem, więc oczywiście zaraz otworzymy kalendarze. Wiecie, pościelę łóżko, tutaj się pójdę, ogarnę, wykąpię. I plan jest taki, że muszę sobie uczesać rzęsy. Ogólnie, więc to jest takie
źle na nie patrzę. Dobra, nieważne. Chcę, słuchajcie, zająć się dzisiaj planowaniem. Chcę odpalić planer na nowy rok, na styczeń i zająć się planowaniem filmów dla was na nowy rok, spisaniem sobie swoich postanowień, celi, ogólnie ogarnąć, wiecie, takie organizacje mojego życia. Tak jak wiecie, ja jestem osobą zorganizowaną, bardzo lubię to wszystko organizować, więc to zrobię i może co nieco wam pokażę, muszę dla was zaplanować filmy na przyszły, na początek chociaż przyszłego roku i ogólnie swoje życie. Więc tym bym się chciała zająć. Oprócz tego właśnie, słuchajcie, trochę ubolewam nad tym, że wyjeżdżam już w pierwszy dzień świąt, bo zawsze ta przerwa między świętami a Sylwestrem albo jeszcze przed świętami była takim fajnym czasem, żeby sporo ponagrywać na YouTube'a, no a w tym roku już wyjeżdżam, więc tak naprawdę, wiecie, w Wigilię już bym się, w sumie się będę dopakowywać, to dobra, dzisiaj odpuszczę, ale już jutro zaczynamy pakowanie, jutro i w Wigilię się będę już pakować. Bo w pierwszy dzień świąt już wyjeżdżam, także jakoś wydaje mi się, że wieczorkiem chciałabym, tak, bo dzisiaj jest niedziela handlowa, thank God, nie znoszę tych niedzieli niehandlowych i w ogóle nie rozumiem głupoty według mnie, nieważne. Więc muszę po pierwsze jechać wysłać wasze paczki, bo leżą od wczoraj zapakowane na dole. Muszę jechać do apteki po jakieś jeszcze leki na wyjazd. Muszę jechać po prostu na zakupy, żeby sobie kupić coś, wiecie, do jedzenia na podróż i w ogóle tam ja zawsze jeżdżę trochę ze swoim jedzeniem. Może dzięki temu też nie choruję w takich afrykańskich i mocno azjatyckich krajach, bo jem też zawsze trochę polskiego jedzenia, wiecie, jakieś krakersy, rogaliki. Warto takie rzeczy brać ze sobą na zwiedzanie. Wy tego nie widzicie, ale ja pomiędzy tymi pięknymi widokami i dronami podczas podróży cały czas wpieprzam jakieś kwanosy z Polski, naprawdę. Wodę butelkowaną też często biorę jeszcze z Polski, zanim gdzieś tam znajdę dobre źródło za granicą, więc tak po to też właśnie dzisiaj jadę, bo to mój ostatni dzień, kiedy mogę zrobić zakupy i tak pewnie będzie multum ludzi i już wczoraj, słuchajcie, byłam w Tesco tylko po piwo i po chipsy, jak jechałam do znajomych na imprezę i stałam pół godziny w kolejce, masakra. No i na koniec chcę pojechać na siłownię, chyba ostatni raz przed wyjazdem, no bo chyba, że jeszcze pójdę rano w Wigilię, ale to zobaczymy. Bo nie wiem też, do której jest czynna siłownia, muszę sprawdzić, ale no, dzisiaj taki właśnie plan, także otwieramy kalendarze. Nawet nie wiecie, jak mi smutno. Zobaczcie, tu poukładałam je trochę tak ciśniej na szafce, żeby ładniej wyglądały. Dobra, lumen. Przedostatnie okienko. Jestem ciekawa, czy na koniec będzie coś takiego, wiecie, wow, specjalnego. Ale no dobra, dzisiaj jest 23 i dzisiaj mamy cleansing balm, czyli mini żelik do mycia twarzy. O, super sprawa, będzie to idealnie teraz na mój wyjazd i jestem bardzo ciekawa, co będzie jutro. To już jest, ja nie wierzę, że to jest ostatnie, no ej, naprawdę. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem w tym roku z siebie dumna. Uwaga, teraz wam wyznam coś, czego nigdy wam nie mówiłam. Ale w tamtym roku, jak był ten kalendarz z Sinseya, wiecie, ten ogromny, to tak się jarałam tym, że ten kalendarz jest taki wielki i że tam jest tyle rzeczy i wiecie, są takie nie kosmetyki, tylko takie ubranie, gadżety, że zdarzało mi się podgrzątnąć, co jest czasami w okienku. No, przepraszam, zniszczyłam magię zeszłorocznych vlogów, ale naprawdę tak było. A w tym roku ani jednego okienka nie podejrzałam nigdzie, no bo byście zobaczyli, bo one są wszystkie takie otwierane, a w Sinseyu, wiecie, były szufladki, ale tak, żałuję, że to w sumie nie żałuję. Bo serio byłam wtedy mega ciekawa, ale tak rok temu podglądałam. Dobra, teraz świeczuszka przedostatnie. 23. I jest czerwona, to co była pierwszego dnia. Ona jest jakaś cranberry chyba, już nawet nie pamiętam. I coś, co jest dzisiaj do wygrania. Czyli zobaczcie, bo tu jest 24, a w Revolution jest 25 i tu jest taka duża paleta, więc nie wiem, czy jutro otworzymy już do końca. Chyba tak zrobimy, że po prostu jutro będą do wygrania trzy rzeczy. Uuu, jaka ciemna. I 23 tu. Też taka kredka w takim nude kolorze, bardzo ładna. Myślę, że nawet pasują do siebie te odcienie. O, super. Pralka w tle. Ja się właśnie wykąpałam i będę teraz sobie myła włosy i stwierdziłam, że w sumie mogę wam pokazać, czego używam do włosów. Coś mi wołało? Wołałaś mnie? A, to chyba woda wydała taki dźwięk, a myślałam, że mnie wołasz. Anyway. Tak, chciałabym tylko, żebyście mieli na uwadze, że to nie jest cała moja pielęgnacja włosów. Ja posiadam pierdyliard szamponów, jeszcze więcej odżywek, masek, jakichś takich dziwnych rzeczy i tak naprawdę codziennie używam czegoś innego, ale pokażę wam to, czym akurat dzisiaj będę pielęgnować swoje włosy. A więc szampon, po który ostatnio sięgam najczęściej, to szampon Bioactive i właśnie od czasu, kiedy
byłam u Maćka Maniewskiego na fotelu, to właśnie marka Farmagan regularnie przysyła mi paczki ze swoimi produktami i dba o moją pielęgnację włosów, także cały czas ich używam i powiem wam, że uwielbiam te produkty. Jak możecie przeznaczyć troszeczkę więcej pieniążków na produkty do pielęgnacji włosów, to bardzo wam polecam. Teraz używam tego Repair Shampoo. Do tego ostatnio bez przerwy codziennie jako odżywki do włosów używam maski do włosów z Garnier Fructis, ale teraz akurat używam razem z mamą tą papajową, więc dość szybko nam schodzi. One są nie dość, że duże, są dosyć drogie, bo chyba są po 25 zł, no ale my używamy ich we dwie, bo one są naprawdę duże i mam jeszcze w zapasie bananową i uwielbiam te maski do włosów. Na początku nie widziałam ich efektów, ale powiem wam, że właśnie jak ostatnio się przestawiłam na te szampony i te maski, to w połączeniu właśnie jak gdzieś tak z miesiąc tego używam, to naprawdę moje włosy są nie do poznania. I tutaj tak jak widzicie stoi pusty dozownik, bo właśnie średnio raz w tygodniu robię sobie na długości włosów taką ampułkę keratynową właśnie też z Farmaganu od Maćka Maniewskiego. To są takie, czekajcie, zaraz wam pokażę. O, dzisiaj mam akurat ostatnią z tego rządka, ale to są takie ampułki. Tutaj zaraz takim specjalnym plastikiem będę przebijać to szkło i wlewać to tutaj i po masce do włosów na odciśnięte włosy nakładam sobie właśnie tą ampułkę keratynową, to się tak wiecie, o, psika i wmasowuję tak by włosy, żeby ta keratyna się spieniła. Czekam z 5 minut, dokładnie, bardzo dokładnie spłukuję i włosy nie dość, że mam wtedy jakieś takie gładsze, to tego dnia akurat mam też prostsze, no bo keratyna włosy prostuje, także to mój dzisiejszy zestaw do pielęgnacji włosów. Ogarnęłam sobie pielęgnację twarzy, ciała, włosów i teraz będę dla was montować to wszystko, co teraz widzieliście. Wiecie, że lubię tak montować na raty, więc się tym teraz zajmę i zobaczę, ile wyszło materiału i się zajmę tym moim planowaniem roku, zanim wyjdę z domu. Akurat, wiecie, podeszną mi włosy i w ogóle nie będę musiała ich suszyć, ale chciałam wam pokazać mój outfit dzisiejszy. Myślę, że to idealny moment właśnie na to. Mam ten sweterek, który wczoraj dostałam w paczce od Sinceya i to jest jedyna rzecz z tej paczki, którą sobie zatrzymam. Reszta nadal tam leży na tutaj na moim fotelu i oddam to gdzieś po prostu, bo wiecie, tam jest świąteczny portfelik, jakieś kredki, kolorowanki, czapka i rękawiczki. To są rzeczy, które mi totalnie nie są potrzebne, ponieważ albo takie mam, albo po prostu ich nie potrzebuję, a jestem pewna, że dzieciakom z domu dziecka na pewno się przydadzą, więc nie wiem, zdążę to dzisiaj może nawet zapakować i sobie zobaczę jeszcze zaraz, jak mi się czasowo to poukłada, bo jest 3:30, więc mam nadzieję, że jakoś o 5:00 uda mi się najpóźniej wyjść z domu, więc mam ten sweterek oczywiście moim sposobem wsadzony z dwóch stron pod stanik, przez to tak idealnie równiutko wygląda i bardzo wydłuża nogi, z tyłu jest wtedy troszeczkę też dłuższy i do tego mam moje ulubione spodnie, które są, słuchajcie, chyba z Bershki, takie białe, długie dzwony. One są dosyć prześwitujące, dlatego pod nie, jak już wam kiedyś mówiłam, zakładam bezszwową bieliznę z Intimissimi i wtedy nic nie widać. Teraz wyglądają trochę śmiesznie, bo mam, nie mam butów, ale ubieram do nich takie czarne botki na delikatnym słupku, żeby mi po prostu nie sunęły po ziemi i wtedy, no zobaczcie, nogi do nieba. Także tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit, może jeszcze wam zrobię jakieś zdjęcia, właśnie też bym chciała, także ja teraz montuję, zabieram się za jakąś taką pracę biurową i będziemy lecieć załatwiać wszystkie sprawy przedwyjazdowe i przedświąteczne na miasto. Jest 4:30, czyli tak jak myślałam, na 5:00 się właśnie wyrobię, żeby wyjść. Zostało mi tylko jeszcze zjeść i już lecę na te zakupy, siłownie i wszystko. Inne włosy mi już wyschły, twarzy nie maluję. Serio, jak mam rzęsy, to sam bardzo ułatwia życie, ale słuchajcie, muszę się przebrać, w sensie spodnie, bo robiłam zdjęcia i robiłam je z Sofii, która dopiero co wróciła z ogródka i mnie poprudziła. Także zmieniam spodnie i lecimy. Dobra, tak się prezentuję, już nie wyglądam tak zjawiskowo, no ale niech będzie. Ubieram wyższe buty, więc spokojnie będę miała gołych kostek. Spodnie, uwaga, Stali Whale. Jak zawsze. Smutno mi, bo chciałam iść w tych białych spodniach. Naprawdę ładnie w nich wyglądałam. No ale dobra, mam torebkę z Kazar Studio, w której mam portfel, klucze i was, aparat ze statywem. Do tego biorę taką szmacianą torbę, ponieważ najpierw teraz zapakuję w niej paczki i je wyślę, a potem posłuży mi jako torba na zakupy, bo jeszcze muszę pamiętać, mama mnie poprosiła, żebym kupiła chleb. Ola, pamiętaj, please, nie zapomnij. I tam z tyłu jest moja torba na siłownię, także tak obładowana zabieram was do sklepu. Moi drodzy, zapnijcie pasy, jedziemy na wycieczkę. Dzisiejszy? Paczki dla was. Mówiłam wam kiedyś, jak ja bardzo nienawidzę parkować, a wiecie, ile dzisiaj jest samochodów i tak już dostałam cynka, żeby nie jechać w ogóle do galerii, bo tam jest tyle aut, że w ogóle nawet parking na górze nie da się wjechać. Dlatego mam nadzieję, że jak będę szła na siłownię, to będzie już później i już nie będzie tyle ludzi.
Więc przyjechałam tutaj na taki kompleks, gdzie jest Tesco, właśnie Rossmann, jest tam Leroy Merlin, ale i tak dalej. Ale mam akurat tutaj wszystko, co chcę załatwić, czyli mam Tesco, czyli zakupy spożywcze, mam aptekę, mam Rossmana i mam pocztę, więc wszystko załatwię i zostanie mi tylko pojechanie do galerii na siłownię, więc ustawiłam się. Ho, ho, ho. Okej, jest godzina 9, oczywiście zapomniałam o aptece, jakby mam koło apteki, a jest już po 9, więc galeria już była zamknięta, więc przyjechałam jeszcze do centrum miasta, gdzie jest taka właśnie apteka, w której w sumie zawsze kupuję i która też jest długo otwarta. Także ostatni przystanek dzisiejszej podróży, apteka, i wracamy do domu. Myślałam, że jest jakaś szopka na rynku w związku z jarmarkiem, ale chyba ktoś po prostu się dobrze bawi, a moja apteka jest jednak zamknięta, więc nie mam pojęcia, gdzie mam jechać, bo to była apteka, która była zawsze otwarta, więc wracam do auta. Zaraz, nie wiem, coś pokombinuję, muszę znaleźć jakąś otwartą aptekę, bo no bez jakichś probiotyków i tabletek na gardło, na klimatyzację w samolocie nie polecę. Dobra, obiecany haul zakupowy, proszę bardzo. Mamusia dostała woreczki wielokrotnego użytku na zakupy. Piękne, proszę, są dwa w różnych kolorach, a taki sam rozmiar mają, nie? Mhm. Chyba 3 zł to kosztowało. Lek, część rzeczy nie na wyjazd, czyli to, dobra, to jedna rzecz, a reszta na wyjazd. Raz, dwa, trzy. Kupiłam sobie mały suchy szampon, tak, to jest suchy szampon, bo Schwarzkopf z tego GotToBe ma też różne takie proszki do objętości, ale tak, wziąłam sobie suchy szampon, ja w ogóle nie używam suchych szamponów, bo niszczą włosy, ale wiecie, jak to na wyjazdach, czasami po prostu nawet nie, że się nie chce, tylko podczas podróży nie ma czasu myć włosy. Jeszcze mokre chusteczki i żel antybakteryjny w takich krajach arabsko-azjatycko-afrykańskich bardzo potrzebne, jeśli się nie chce nic złapać, żadnego syfu, więc polecam. O, woda, którą ostatnio lubię pić, i to na wyjazd to wszystko, co wrzucę do walizki. Czyli tak, biszkopciki. Ty się, ogólnie takie wyjazdy dla mnie są bardzo problematyczne, bo ja w ogóle nie jem takich słodkich rzeczy, takich przekąsek, jak tylko chipsy, ale chipsy zajmują za dużo miejsca, więc jestem bardzo wybrana, bo ja nie lubię w ogóle słodkiego, no ale jak mam już coś zjeść, to niech będą te biszkopty, niech będą ptysie, Oreo. O, mamo, tu jest ten chleb. I jeszcze mam takie mini kabanosiki. Bo to zawsze się super sprawdza na wyjazdach, a co takie małe paczki na raz, że wiecie, jak otworzycie i włożycie do torebki, to potem wam cała torebka nie przesiąka tymi kabanosami. I o, jeszcze ciasteczka Vera, wiem, że też je lubi, więc je wzięłam. I koniec. Dobra, jestem już u siebie, zakupy rozpakowane, mama mi przyniosła pranie, więc zaraz pochowam do szafy. O, możemy sobie z moich spodni zrobić statyw, bo statyw ten prawdziwy mam jeszcze w torebce. I słuchajcie, czas kończyć tego vloga i jutro, słuchajcie, będzie bardzo zabiegany, ale uwierzcie mi, bardzo zabiegany i też bardzo ekscytujący dzień, także już się nie mogę doczekać, żeby od jutra rana dla was nagrywać, dlatego szybko chcę zmontować ten film, żeby go wam wrzucić na rano, ale oczywiście nie zostawię was bez pytania dnia. Liczysz kalorie i uważasz na to, co jesz, czy kompletnie nie zwracasz na to uwagi? Nie liczę kalorii, w życiu nie liczyłam, szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, jak się liczy kalorie. Czy uważam na to, co jem? W sensie, no nie bardzo muszę uważać, bo słuchajcie, ja mam naturalnie dobre nawyki żywieniowe. Zdecydowanie jem za dużo sushi. To na pewno moje ciało składa się w 50% z ryb i owoców morza. Naprawdę. Zwłaszcza z krewetek i łososia. Kraba. O Jezus, jadłabym sushi. Ale tak jak wam powiedziałam, ja mam z natury dość dobre nawyki żywieniowe. Nigdy nie miałam jakiegoś problemu z jedzeniem, nigdy po prostu nie lubiłam słodyczy, więc nie jem słodyczy, bo mi nie smakują. Lubię chipsy, ale ja mam też dobry metabolizm, dobrą przemianę materii, więc po prostu nawet jak sobie pozwolę na coś gorszego, jeżeli chodzi o jedzenie, to nie widać tego po moim ciele. Ćwiczę też dla hobby, nie ćwiczę po to, żeby jakoś robić jakąś diametralną metamorfozę, więc mam do tego takie luźne podejście, no bo po co mam się spinać, skoro no natura mnie obdarzyła tutaj pod tym względem spoko. I to wszystko na dzisiaj, także ja serdecznie wam dziękuję za oglądanie, za 20:10, więc pora pomału zaczynać zbierać się do spania, w sensie wiecie, zanim zmontuję tego ten film, jeszcze tutaj właśnie coś pogarniam, to pewnie będzie jakoś przed 12:00, ale jeżeli chodzi o vlogmasa, to wszystko na dzisiaj, także słyszymy się jutro, więc do zobaczenia, pa pa!